gdzie na drugi brzeg za tobą będę do nieba biec. Co ja tutaj robię? Jestem tutaj na pielgrzymce, dlatego że wierzę, iż Pan Bóg jest w stanie przemienić moje życie, przemienić moje serce. Idę w pewnej konkretnej intencji, bo wierzę, że Matka Boża, która jest matką wszystkich z nas, jest w stanie zanieść do Boga te wszystkie prośby, które noszę w swoim sercu, ale również te prośby, które zanoszę sam o swoje prośby, ale również te prośby, które powierzyli mi ci, których spotykam na swojej drodze. Misje salezjańskie. Przeczytałem świadectwo jednej z sióstr, która napisała o sytuacji, jaka panuje w Sudanie. Świadectwo zatytułowane jest „Czy kiedyś to cierpienie się skończy?”. Serdecznie pozdrawiam z Sudanu pełnego jak zwykle palącego słońca. U nas tu w naszym Sudanie, zwłaszcza w Sudanie Południowym, morze krwi, cierpienia i łez. Są to sprawy, których w żaden sposób nie można określić słowami, gdyby chciało się wyrazić rzeczywistość. Południowy Sudan, gdzie w tak prosty sposób rozpętała się ludzka tragedia, życie czy śmierć, to tutaj takie proste i tanie. Serce pęka z bólu, patrząc na naród powracający z ziemi, do której dotarł on przed rokiem czy dwoma, z wielką tęsknotą i nadzieją. A teraz są już z powrotem. Pisząc tych parę słów, uwierzcie, nie mogę myśleć o tym bez łez w oczach. Tyleż naszych dzieci powróciło tu. I to w jakim stanie? Tragedia narodu.
przed paroma dniami w cichej modlitwie, choć z wielkim lękiem zapytałam: Boże, gdzie jesteś? I myślę, że ten krótki list to krótkie świadectwo siostry Sudanu, jakby pozwoliło mi, abym podjął refleksję, co tutaj robię. Że właśnie tutaj, uczestnicząc w tych rekolekcjach w drodze, może właśnie idę po to, aby modlić się za misjonarzy, aby modlić się za Sudan, a może, żeby i samemu rozważyć powołanie misyjne. Dlatego tutaj jestem, po to idę, aby przede wszystkim nieustannie odkrywać to, do czego posłał mnie Pan Bóg. I za to dziękuję.